Reset Obywatelski. Dobry wieczór się z Państwem w ten pierwszy środowy wieczór miesiąca, jakim jest luty. Jak mówi powiedzenie, idzie luty, podkuj buty. Także dzień dobry, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście tutaj już tak licznie ze mną. Witam panią Martę Hopę, Wojtka Jońskiego, pana Jarosława, co zęby wstawia, ZNN, Guitar Jam Session. Oj, pamiętamy się z poranków, nasze rozmowy gitarowe, a jeszcze do tego wrócimy. Może nie o poranku, bo ja nocne zwierzę jestem, ale tak będziemy myśleć. Jest nawet użytkownik YouTube'a, czyli YouTube User, Graszka 69, Kozarus, Adam z Rivi jest, pani Ewa, Sińsiul Złoty, Robsonak, czyli 1/3 szatana, Małpiak, pan Marek Jurkiewicz, jest Wiewiór, pan Jerzy, pani Ania, Piotr P. No, jest was naprawdę bardzo dużo. Wszystkich was serdecznie witam. I rzeczy najważniejsze. Program realizuje dzisiaj Piotr Kurczewski. Także ukłony i przywitania dla Piotra. Proszę tutaj słać. Pan Piotr Strychalski z nami jest i mówi, że słucha się grupowo. Bardzo mnie to cieszy i trochę nawet taką tremę teraz mam, bo będę widział Piotr, że Piotr pisze, a będę miał świadomość, że tam kilka osób siedzi, także pozdrowienia, powitania również dla słuchaczy grupowych. I plan na dzisiaj jest taki. Naszą gościnią będzie pani Joanna Garnier, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu o wdzięcznej nazwie La Strada. Jest to fundacja założona w 1995 roku. Jest to taka niezależna polska organizacja pozarządowa, której misją jest przeciwdziałanie szeroko rozumianemu procederowi handlu ludźmi. Będziemy rozmawiali o zjawisku pracy przymusowej, ale myślę, że też podpytamy panią Joannę. Na pewno będziecie mieli sporo pytań, w to nie wątpię, a no oczywiście zahaczę o koronawirusa, o to jak się sprawy mają, jak się takiej fundacji działa, no bo zakładam, że takiej fundacji najlepiej działa się w terenie, jakby działanie tej fundacji polega na działaniu w terenie. Na edukowaniu pewnie też, ale myślę, że tak się właśnie przeciwdziała niewolnictwu, handlowi ludźmi, działa się po prostu w terenie. Także zobaczymy, jak się działania Fundacji La Strada mają również w dobie koronawirusa, w dobie pandemii. No wiem, już wam trochę wychodzi bokiem, jak wszystkim, nam też w mediach już trochę bokiem wychodzi koronawirus, no ale jakżeż tu o nim nie rozmawiać, jak nie rozmawiać po kolejnych wtopach. Ja w pewnym sensie na przykład ucieszyłem się w niedzielę, ponieważ przeczytałem, że jestem fantastycznym jasnowidzem, słuchajcie. Przeczytałem, że jestem naprawdę, mam gdzieś jakieś, nie wiem, tutaj trzecie oko na tym łysym łbie, ponieważ parę tygodni temu popełniłem taki tekst dla tygodnika Przegląd, który zakończyłem taką sentencją, że Narodowy Program Szczepień rusza, już tutaj wszystko ekstra. No i wiadomo, że jak coś pójdzie nie tak, to nie nasza wina, tylko producentów. No i w niedzielę przeglądam wieści ze świata i co mówi pan szanowny Dworczyk? Że nie nasza wina, że szczepionki nie przychodzą, więc jak zwykle okazali się winni producenci. No to widzisz, ZNN, no będę milionerem. No nie będę milionerem, bo
bo takie rzeczy to łatwo przewidzieć, a ja jakoś czuję pewne obrzydzenie, gdybym miał tak ludzi okłamywać i na przykład im mówić, że będzie wiosna, 200 zł. Ale jest to rzeczywiście dobry model biznesowy. Także w pierwszej godzinie będziemy rozmawiali o zjawisku pracy przymusowej. W drugiej godzinie podyskutujemy sobie na różne tematy z wami. Wy, ja, wy, ale więcej wy niż ja. Gdzieś tutaj zresztą mam, chyba tutaj. O, jest. To nie jest fototapeta. Mamy Freuda, wstęp do psychoanalizy. On tutaj mówił przecież, żebyście wiedzieli, nawet mam pozaznaczane różne rzeczy, jak to kiedyś czytałem. Otóż profesor Freud oczywiście tutaj mówił o id i o ego, więc liczę, że to bardziej będziecie wy w tej rozmowie niż ja, bo to moje ja, to ja muszę pacyfikować, bo to jest medium obywatelskie. Dobra, Freuda odłożymy tu. Niech nas straszy. Także w drugiej godzinie rozmawiamy wspólnie. Kto wie, może właśnie wyciągniemy jakąś książkę z fototapety, a może poniesie nas inspiracja od Was, wzięta z czatu. Na pewno są takie rzeczy, które już Was poruszyły. Powiedzmy, że no, trochę szukamy formy. W zeszłym tygodniu wymyśliliśmy, że będzie na pewno raz w miesiącu tak zwany desant wrocławski. Będziemy się widywali z doktorem Przemysławem Witkowskim, jak również z redaktorem Jakubem Dymkiem. Na pewno będziemy sobie rozmawiali raz w miesiącu. No a dzisiaj będzie taki, powiedzmy, środek tygodnia. No. Zresztą nawet miałem taki głupi pomysł, żeby tą audycję tak nazwać. Kiedyś mi tak przyszło do głowy, że no skoro środa, to środek tygodnia. Ale coś mnie na szczęście powstrzymało. No więc. Dzisiaj sobie pogadamy trochę w tej drugiej godzinie. I co tam się jeszcze dzieje? No otóż dzisiaj będzie jeszcze Wojtek Szot i u Wojtka Szota gości dzisiaj Karolina Korwin-Piotrowska. Zapraszam na tę rozmowę, ponieważ sam jestem bardzo ciekaw jej przebiegu. Tak, jestem ciekaw, tak skwituję. A jutro czeka Was też zaskoczenie, ponieważ program To jest wojna poprowadzi redaktor Karolina Rogawska w zastępstwie Marty Woźniak, która wraca do Państwa już za tydzień, a jutro taka To jest wojna będzie trochę inna. YouTube user pisze, może obrońmy Martę, a tu cisza. Ale co? Coś mi musiało umknąć, więc zaraz zerknę. To, co bardzo jest takie budujące, to pierwsze, co to zerknąłem jeszcze, zanim się tutaj odpaliliśmy, w komentarze od Was. I pani Marta napisała, i to jest bardzo budujący przykład tego, że my się uczymy tak od siebie. To, że pani Marta napisała, co mi zupełnie wyleciało z głowy, więc bardzo dziękuję za przypomnienie, że właśnie a propos naszego dzisiejszego tematu, handlu ludźmi, niewolnictwa, Fundacji La Strada, ukazał się film niejakiego Patryka Wegi, na którego mam ogólnie alergię jako twórcę scenariuszy i filmów. No, nie podoba mi się to po prostu, ale okazało się, że nagrał dokument o handlu dziećmi. I jestem akurat tego dokumentu bardzo ciekaw. Niestety nie miałem jeszcze okazji go obejrzeć, więc wpiszcie w komentarzach, jeśli jesteście już po obejrzeniu. Tymczasem Piotrosławowi dziękujemy za dyszkę, za tak zwane uszanowanie od Piotrosława.
wysoka piątka tutaj dla Ciebie, Piotrosławie. Przypominam o naszej zrzutce na działalność oraz o zrzutce na sprzęt. Dzięki Waszej pomocy udało nam się zebrać już 5125 zł z 9000 i to jest zrzutka na nasz sprzęt. Na sprzęt taki Wasz, jak i nasz, bo wszyscy z niego będziemy wspólnie korzystać, żeby nadawać i żeby to medium obywatelskie, jakim Reset Obywatelski jest, budować. To tyle tytułem wstępu. Czekamy na naszą gościnię, panią Joannę Garnier. A teraz zapuścimy jakąś nutę na chwilę rozluźnienia. Piotrek chyba przysnął, bo nic nie puszcza. No trudno. Także Piotrze, może byś coś puścił, co? O, jest. Pewnie przysnął. Jak to się mówi, to się wytnie. Dobra, Piotrze, to zapuść minutę albo pięć. The moment when you have to turn around and refrain from crying. The moment when you have to turn around and refrain from crying, the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. The storm is
Oj, zawsze mnie złapią ta końcówka piosenki, albo sobie wokół grzybie, albo coś. No, trudno. Ale nie poprawiałem tym palcem, więc nie będzie skandalu, nie będzie skandalu. Taką trochę chandrę widzę, niektórzy mają dzisiaj. No to chyba jakieś takie lutowe przesilenie, no jak mówi powiedzenie, idzie luty, podkuj buty. A więc trzeba sobie jakoś z tym lutym radzić. Ale pan Andrzej pisze, jak można nie mieć humoru podczas audycji Kornela? No można nie mieć humoru, panie Andrzeju. No, po prostu taka wieczorna chandra. No, a temat też nie będzie teraz lekki i łatwy. Ale postaramy się coś zrobić w drugiej godzinie, żeby może rozwiać czarne chmury, które się prawdopodobnie nad nami zbiorą. Naszą gościnią będzie Joanna Garnier, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. No i patrzymy, czy pani Joanna już jest w naszym studiu, czy nie ma. Aj, ten Piotrek to mi dziś numery wycina, naprawdę. Będziemy rozmawiali o zjawisku pracy przymusowej. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Joanno, no będziemy dzisiaj rozmawiali o zjawisku pracy przymusowej, ale nie tylko, bo mam kilka również innych pytań o samą działalność La Strady. No i chyba warto zacząć od tego, czym jest praca przymusowa. No właśnie. Praca przymusowa jest czymś, co trudno zdefiniować, bo w polskim prawodawstwie praca przymusowa definicji nie ma. O ile mamy definicję handlu ludźmi, o tyle praca przymusowa, która w zasadzie jest jakąś częścią handlu ludźmi, niemniej jednak jest też tym, co się w tej definicji nie mieści, jest w zasadzie, można powiedzieć, zjawiskiem dość powszechnym, natomiast trudno dostrzegalnym. My mamy do czynienia z osobami, które ucierpiały w wyniku pracy przymusowej, z ofiarami pracy przymusowej, czyli z ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób zostali do pracy zmuszeni, zostali w tej pracy wykorzystani, wyzyskani. Nie otrzymali wynagrodzenia, ich prawa pracownicze zostały złamane, podlegali szantażowi, podlegali naciskom, presji. Mniej więcej na tym polega praca przymusowa. A jakie są rodzaje wyzysku? Ojej. Bo rozumiem, że Zawsze paleta mi się jest dosyć wydawało, że wyzysk szeroka. to wyzysk. Wie pani, czemu pytam? Ponieważ to na pewno może mieć różne formy. Nam się to kojarzy na pewno z taką bardzo standardową definicją wyzysku, ale mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie również korporacji, pewnych właśnie niejasności w prawie pracy, bałaganu z umowami, jeśli chodzi o pracę. Tych rodzajów wyzysku, takiego można powiedzieć, tak to ujmę roboczo miękkiego, jest na pewno wiele. Być może niektórzy nawet nie wiedzą, że są wyzyskiwani. Tu gdzieś w tą stronę taką hipotezę chcę wysnuć. Rozumiem. Ja raczej nie będę się skupiać na korporacjach, ponieważ pracownicy korporacji tak naprawdę nie zgłaszają się do nas. Jakby mówimy o pracy przymusowej wtedy, kiedy pracodawca czerpie z tej pracy nienależne zyski, czyli na przykład nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, tylko zgarnia je dla siebie. Jest to praca, w której pracodawca na przykład utrzymuje pracownika w przekonaniu, że nie może odejść z pracy, że jest do niego przywiązany, że musi pracować, bo inaczej spotka go coś złego. Jest to praca, w której pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest zmuszany do pracy ponad normę, ponad te, powiedzmy, ustawowe 8 godzin, a nadgodziny także nie są płatne. No i w większości przypadków jednak są to prace, które
no, nie wymagają jakichś szczególnych umiejętności. Te osoby, które do nas przychodzą, które zgłaszają się i są zidentyfikowane jako ofiary pracy przymusowej, w dużej mierze są osobami, które są czasami trochę nieporadne życiowo, nie są zbyt dobrze wykształcone, nie bardzo sobie w ogóle radzą w życiu. Jest to coś, co często dotyka ludzi, no, niebędących dobrze zorientowanymi w świecie. O, tak mętnie trochę powiem. Czy mętnie? Dotyka to osób zmarginalizowanych, dotyka to osób defaworyzowanych, na przykład bezdomnych. Także my się poruszamy w tych klimatach, mniej w klimatach korporacyjnych. Rozumiem, no, ale jakby na pewno wie pani, że skądś mi się to musiało wziąć. Ja doskonale rozumiem, ponieważ też mam znajomych, przyjaciół i rodzinę. I każdy gdzieś pracuje. Myślę właśnie o tym, co pani mówi, o tym, że to są osoby, które do was się zgłaszają, startują z takiej no, niższej, złej po prostu sytuacji życiowej. No ale dobrze. Ile Spokojnie. ofiar pracy przymusowej w Polsce mamy? Bo na pewno dysponujecie jakimiś danymi na ten temat. Ja mogę powiedzieć tylko o tych ludziach, których my widzimy, z którymi my się stykamy, spotykamy, rozmawiamy i mamy kontakt. I to jest w ogóle w ciągu roku Fundacja La Strada i Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne. To jest centrum, które prowadzi Fundacja La Strada. My pomagamy około 200 osobom rocznie. Co może się nie wydać zbyt dużą liczbą, natomiast mnóstwo przypadków osób, które są wykorzystywane lub są ofiarami pracy przymusowej, tak naprawdę nie ma pojęcia o tym, że są ofiarami, że zostali wykorzystani i że takie zjawisko, taki problem jak praca przymusowa istnieje, ponieważ część osób uważa, że to jest naturalne, to, że pracodawca ich wykorzystuje, to, że pracodawca stawia dziwne warunki, to, że na przykład mówi pracownikowi: słuchaj, nie możesz stąd wychodzić, bo jak stąd wyjdziesz, to zostaniesz ukarany. Sprawcy pracy przymusowej zresztą często stosują systemy kar polegające na nakładaniu na pracowników kar pieniężnych, czy pozbawianiu posiłku, czy innych równie dziwnych i szokujących. Także my mówimy o około 200 osobach rocznie, natomiast no, mamy takie poczucie, że tych osób jest znacznie więcej, tylko nie zgłaszają się ani do nas, ani do innych organizacji pomocowych, bo nie wiedzą, że mogą. Przypomina mi się taka sytuacja sprzed paru lat. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale pamiętam, że pod Toruniem otwarto fabrykę ekranów Sharpa. I pamiętam, że był wielki skandal, bo tam nie było nawet przerw na pójście do toalety. Osoby tam pracujące siedziały przy taśmie produkcyjnej 8 godzin bez przerwy w pampersach. Robiąc cały czas po prostu swoje, no, to do czego zostały zatrudnione. I pamiętam, że wtedy podniosło się jakieś larum. Nie wiem, czy to nawet nie polegało na tym, że ktoś tam nie poszedł z prasy, ale to jest właśnie kropla w morzu takich sytuacji. Zastanawiam się, jak trudne jest tak naprawdę dla was jako fundacji. Też w ogóle komunikowanie ludziom, że jest taki problem. Szczególnie, że tak jak pani mówi, no należy to, najczęściej dotykana jest grupa osób, która nie wie, że może zwrócić się po pomoc. No i teraz moje pytanie jest następujące. Co zrobić?
Jak o tym mówić, jak przeżyć takie wieści? No właśnie. Tak jak pan już powiedział, problemem jest między innymi to, że ludzie, których dotyka praca przymusowa, to są osoby czasami przez wielu z nas postrzegane jako tak zwane gorsze. Więc to są na przykład emigranci. To są cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy za tak zwanym lepszym życiem, spełniać swoje marzenia o lepszym życiu, a tutaj trafiają do tego, do czego trafiają, czyli na plantacje, do fabryk, do ubojni różnego rodzaju, do miejsc, gdzie się hoduje zwierzęta w sposób przemysłowy. I są to ludzie, którzy teoretycznie podpisują jakieś kontrakty, ale tak naprawdę nie znają swoich praw i nie bardzo potrafią o nie walczyć, nie mają świadomości. Chcemy zwrócić uwagę na takie osoby. Cudzoziemców nie znających języka, nie znających polskiego prawa pracy, a więc nie bardzo potrafiących się o te swoje prawa dobijać. Mogą to być ludzie bezdomni i wśród naszych klientów, beneficjentów, podopiecznych były osoby, które byli ludzie, którzy byli Polacy wykorzystywani w Polsce. Zaproponowano im pracę przede wszystkim w rolnictwie i ci ludzie się zgodzili, zadowoleni, że będą pracować, że zarobią. A tymczasem okazało się, że byli niewolnikami trzymanymi w szopie, w komórce. Za swoją pracę dostawali piwo albo dwa. Byli wyzywani, byli od rana do wieczora wykorzystywani, bo nikt się o nich nie upomniał, a oni sami też nie byli w stanie. Zresztą były teksty w prasie, w polityce chyba, nie, w Newsweeku, w czymś jeszcze. Były takie teksty, są sprawy sądowe. I tutaj też jest problem, bo pomijając taką kwestię, że nie bardzo wiadomo, jakie są przesłanki pracy przymusowej, to osoba, która była wykorzystywana, jest postrzegana jako świadek niewiarygodny, bo bezdomny, bo uzależniony, bo niezbyt dobrze wygląda, nie ma zębów, a ten, który go trzymał jako niewolnika, jest szanowanym obywatelem. Dość bogatym, takim, którego stać na wynajęcie adwokata. Więc tutaj mamy jeszcze poważny problem nierówności społecznej. Mamy problem z tym, że mamy lepszych, gorszych, równych, równiejszych. I mamy niestety przyzwolenie na to, żeby tych ludzi w gorszej sytuacji wykorzystywać, bo oni i tak są gorsi. I to jest dla nas dużym problemem również. No właśnie ta dysproporcja jest bardzo, bardzo niepokojąca. To z jakich poziomów startują osoby krzywdzące i pokrzywdzone, szczególnie, że też utarło się u nas przez ostatnich 30 lat takie, no można powiedzieć, przesiąknięte takim neoliberalnym myśleniem, po co to podpisywał, czemu nie zna swoich praw, po co się w to pakował. Nie ma tego takiego myślenia społecznego też u nas, co mnie zresztą bardzo denerwuje od dłuższego czasu. I właśnie o tym myślę, o tym takim też przeświadczeniu społecznym, ale też co przyszło mi do głowy? Właśnie to, że ludzie nie znają swoich praw. Myśmy w domu ostatnio dostali, to przepraszam za taką dygresję domową, ale myśmy w domu dostali ostatnio umowę właśnie związaną z pracą. No i przeglądałem po prostu umowę, tam usłyszałem, weź tutaj, sprawdź, wiesz, czy wszystko jest ok. No i znaleźliśmy oczywiście w umowie dwa zapisy, które po prostu nie były zgodne z prawem prasowym, bo umowa dotyczyła pracy w pewnej redakcji. No i właśnie było takie pytanie, tylko właśnie o co chodzi? Ja jestem uprzywilejowanym 30-latkiem, białym oczywiście. Niewątpliwie. Który po prostu usiadł,
przejrzał umowę, no bo i się zorientował, że coś tu nie gra. Tak, że coś nie gra. I to nie było to nawet pewnie celowe, ale jakby no, znam swoje prawa. I problem się zaczyna w tym, że ludzie nie znają swoich praw, a po drugie jest też takie przeświadczenie, że jak jest podany papier do podpisania, no to wszystko już jest okej. To my go automatycznie podpisujemy, nie czytając. Tak. I cóż, no, dobrze, dobrze, jeżeli ktoś nam w ogóle oferuje umowę, ponieważ w ciągu ostatniego roku, od czasu, kiedy zaczęła się zaraza, liczba osób pracujących bez żadnych umów wzrosła drastycznie, tak jak zresztą liczba osób, które pracę straciły. I wśród tych osób, które pracę straciły, jest mnóstwo migrantów, jest mnóstwo obywateli Ukrainy czy Białorusi, ale też ludzi, którzy przyjechali do pracy w Polsce ze znacznie bardziej oddalonych miejsc, z Filipin, z Indii, czy nawet z Afryki, czy też z Ameryki Łacińskiej. I my zauważyłyśmy, że te osoby są skłonne zgodzić się na znacznie gorsze warunki niż takie, jakie by im zaoferowano jeszcze półtora roku temu, nawet rok temu. Oni są w stanie zgodzić się na wyzysk, byleby tę pracę mieć, byleby ją utrzymać. I być może my się tutaj strzelamy w niezbyt dobry moment, żeby o tej pracy przymusowej mówić. Bo rynek, wydaje się, że rynek pracownika chwilowo znikł. I pojawił się znowu twardy i bezlitosny rynek pracodawcy. Natomiast to też jest tak, że im wiedza będzie szersza, im ludzie będą wiedzieli więcej o swoich prawach i im więcej osób po prostu będzie wiedziało, że praca przymusowa jest krzywdą, że trzeba znać swoje prawa, no tym lepiej, tym wtedy jesteśmy w stanie coś zmienić. Bo cóż, trudno się oczywiście stawiać pracodawcy, który oferuje nam pracę, ale jeżeli 30 osób się temu pracodawcy postawi, jest szansa, że coś uzyskają. Ja bym tutaj dyskutował z tym, czy to jest akurat zły moment. Bodajże no, każdy moment jest dobry. Oczywiście. Ale już porzucając nawet takie, za przeproszeniem, filozoficzne truizmy, niedawno gruchnęła wieść, że Unia Europejska zainteresowała się uregulowaniem czasu pracy zdalnego i dookreśleniem warunków pracy zdalnej, bo ludzie są w pracy non-stop od pandemii. To prawda, to prawda. Ludzie są w pracy non-stop. Praca zdalna zażyna. I no, jakby pracuje się w tym momencie nad określeniem w Unii warunków, że można bez konsekwencji być offline. Do tego doszło, że można się wyłączyć, bo ludzie się po prostu nie wyłączają. Co jest zresztą katastrofalne, bo jest przez to wzrost no, wszystkiego, od depresji po naprawdę bardzo ciężkie przypadki po prostu pracoholizmu, bezsenności i lęków. No dobrze, ale bo to nie ja mam gadać. To nie ja mam gadać. Pani Joanno, przeczytam kilka komentarzy też od naszych widzek i widzów. Małpiak pisze, przerabiałem to we Włoszech w 2001 roku. Skoszarowanie obok wysypiska gnoju, brak jakichkolwiek umów i groźba pobicia, jak się upomnieliśmy o zarobione pieniądze. Skończyło się na tym, że uciekaliśmy, a Włosi rzucali w nasz samochód kamieniami. Marek Jurkiewicz też pisze, kiedyś Marta Woźniak zrobiła audycję o fabryce, gdzie pracownice były przytrzymywane po kilkanaście godzin i właściciel wypuszczał na podwórko agresywne psy. Sprawy włoskie są nam znane. To wiele, wiele lat temu była taka słynna akcja polskiej policji i włoskich karabinierów. Nazywała się Terra Promessa, czyli Ziemia Obiecana. I była to akcja, której celem było zlikwidowanie tak zwanych obozów pracy,
których poza Polakami pracowali jeszcze inni przybysze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I no, można powiedzieć, uratowano tam kilkaset osób pracujących naprawdę w warunkach uwłaczających wszelkim standardom, bo to były baraki, tak jak tutaj pan napisał, to był jeden kran na podwórku na kilkadziesiąt osób, to było zepsute jedzenie i naprawdę, no, to było też wykorzystywanie seksualne kobiet między innymi. I no cóż, odtrąbiono sukces, że obozy pracy zlikwidowano, ludzie, ci, którzy chcieli, mogli wrócić do Polski. Wbrew temu, co możemy sądzić, wcale tak wiele osób do Polski wracać nie chciało. Ludzie chcieli tam zostać i po prostu pracować, zarabiać pieniądze, tylko że w przyzwoitych warunkach. Trudno powiedzieć, czy te obozy zlikwidowano bezpowrotnie. Mnie się trochę nie chce wierzyć, że one tak znikły i już ich nie ma. I nagle pracownicy zyskali dobre warunki pracy i przyzwoite pensje. Natomiast od czasu do czasu takie doniesienia się pojawiają, że na przykład polscy pracownicy w Holandii pracują i mieszkają w tej samej hali fabrycznej. Wstają rano ze swoich śpiworów, skakują na wózki widłowe i już są w pracy. Czy na przykład filipińscy kierowcy w Polsce, jeżdżący non-stop do Niemiec lub dalej na krańce Europy. Czy ukraińscy pracownicy w Warszawie, w restauracjach. Głośna sprawa Mirosława K., który w zeszłym roku został skazany, z tego co pamiętam, na 3,5 roku więzienia za handel ludźmi. Z paragrafu, z artykułu 189a. I tutaj z kolei pan Mirosław sprowadzał ludzi z Ukrainy i z Białorusi chyba również i jakby wynajmował ich do pracy w restauracjach w Warszawie i to w niebyle jakich restauracjach. Czasami naprawdę w bardzo przyzwoitych restauracjach. I wyglądało to tak, że on ich przewoził z knajpy do knajpy, oni w jednej pracowali 8 godzin, w drugiej pracowali w 8 godzin, w sobotę, w niedzielę, ile sobie pracodawca, ile sobie restaurator życzył. I o ile restauratorzy rozliczali się z panem Mirkiem, o tyle pan Mirek z ludźmi już nie. I no, klasyczne działanie, kilkadziesiąt osób stłoczonych w domku jednorodzinnym. Ludzie byli zmuszani do proszenia o swoje pieniądze, ludzie byli obrzucani obelgami, świecono im w oczy lampą, mieli kary na przykład za patrzenie w oczy pracodawcy. Można powiedzieć, że ta sprawa była pewnym sukcesem polskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ sprawca został skazany. Ludzie się zdecydowali zeznawać. To jest ważne, bo to też nie jest tak, że ludzie bardzo chcą zeznawać. Ludzie nie chcą zeznawać. Ludzie boją się zeznawać, ponieważ każda opowieść o tym, co przeżyli, to jest przypomnienie sobie tego, co się wydarzyło. Tak zwane przypominanie, powielanie treści urazowych. Więc nie ma co się dziwić, że nie chcą o tym mówić. A żeby było jeszcze ciekawiej, ludzie ci, którzy pracowali przy produkcji jedzenia, nawet nie mieli badań sanepidowskich. Więc no, były tam złamane wszelkie zasady, wszelkie reguły. Myślę jeszcze o tym sukcesie policji i karabinierów. Myślę sobie, że samo skasowanie baraków nic nie daje, bo baraki można postawić w innym miejscu. To trochę taki przykład. To jest kwestia baraków, ale też to jest kwestia tego, co mamy w głowach, nie? Tak. No te baraki można potraktować metaforycznie. One w ogóle są w naszych głowach po prostu.
Zastanawiam się, jakie regiony są najbardziej podatne, czy bardziej miasta, wsie, konkretne województwa, ale z tego, co słyszę, to jednak miasta. To w miastach są ci pracownicy przymusowi, tak jak pani mówiła o Ukraińcach przewożonych z restauracji do restauracji. Ale proszę pamiętać, że produkcja odbywa się poza dużymi miastami. Produkcja odbywa się na obrzeżach. Produkcja czy żywnościowa, czy na przykład szwalnie, czy tak jak pan mówił, kineskopy, ale też ludzie są zatrudniani w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Ludzie są zatrudniani w przemysłowej hodowli drobiu, gdzie też mamy do czynienia z wykorzystywaniem pracowników. I o ile w dużym mieście taki migrant może zwrócić się czy do organizacji, czy może od innych usłyszeć, że jest taka organizacja, czy jest taki telefon, zadzwoń, zapytaj, może ci pomogą, o tyle w mniejszych miastach, w mniejszych ośrodkach czy na wsi ci ludzie kursują praca dom, albo praca, która jest, albo dom, który jest w pracy. Są na każde wezwanie, są skazani na siebie i na tego pracodawcę tylko. Więc w tych mniejszych ośrodkach też na pewno to się dzieje. Robsonak pisze, w Kędzierzynie Koźlu ukraińscy pracownicy mieszkali na terenie pracy. Wtedy nie wiedziałem, jak mogę im pomóc, a znałem kogoś, kto zatrudnia osoby ze wschodu. Dałem im namiar i zmienili pracę. To jest ciekawa forma pomocy. To jest dobra forma pomocy. Tak, to jest dobra forma pomocy. Po prostu zmieńcie pomocy. Tak, ale, po prostu zmieńcie pracę. No. Ale to właśnie w Polsce to się nie odbywa tak po prostu. Ponieważ jak Państwo wiedzą lub nie wiedzą, w Polsce pozwolenie na pracę, kartę pobytu z pozwoleniem na pracę dostaje się na konkretnego pracodawcę. I cudzoziemiec jest do tego pracodawcy przywiązany jak z przeproszeniem chłop do ziemi w XVII-wiecznej Rosji i XVIII-wiecznej też. I oczywiście możemy zmienić pracę, ale to się nie odbywa tak, że na tym samym pozwoleniu możemy pracować dla innego pracodawcy. Musimy się niestety ubiegać o nowe pozwolenie. Pracodawca musi je dla nas zorganizować, a to nie trwa krótko. To może trwać nawet kilka miesięcy. W niektórych województwach może to trwać nawet rok. Co w tym czasie robią ludzie? Czekają na pracę u nowego pracodawcy albo zatrudniają się na czarno, co stwarza pole do nadużyć. Pracujesz nielegalnie, czyli de facto nie ma cię tutaj. Mogę cię wykorzystywać przez 12 godzin na dobę, mogę ci nie płacić pensji, nie zgłaszam cię do ubezpieczenia, co jest czystą oszczędnością. Także tutaj ten system też trochę szwankuje. Trochę. Trochę? To jest patologia goniąca patologię. No niestety. I jakby wielu pracodawców występuje, legalizuje ludzi na pracę, tylko że oznacza to, że jeżeli mam tę kartę pracy, mam tę kartę pobytu, to muszę pracować u tego, a nie u innego pracodawcy, u tego jednego, jedynego. To trochę słabo. Natomiast mamy też nadzieję, że poprzez lobbying uda nam się jakoś wpłynąć na ten system. No właśnie, to jaki plan teraz? Jaki plan? Wiem, że w piątek rusza wasza kampania. Rusza. No to może kilka słów o kampanii. Tak, przedpremierowo, o ile możemy. Przedpremierowo i szeptem. Dobrze. Kampania nazywa się Galeria Antimodern Slavery i jak mawia moja koleżanka, prezeska naszej fundacji, będziemy w niej mówić językiem sztuki. I
No, mamy w planie wydarzenia właśnie artystyczne, takie jak czytanie performatywne, teatr rysowania, happening. I między wierszami będziemy mówić o tym, jak wielką krzywdą jest praca przymusowa, jak bardzo ważne jest to, aby definicja pracy przymusowej znalazła się w polskim systemie karnym, w polskim prawodawstwie. I jak bardzo ważne jest to, abyśmy mieli świadomość jej istnienia i potrafili na nią zareagować. Chociażby pytając osobę, która wydaje nam się, że jest wykorzystywana, czy jest w złych warunkach, czy jest źle traktowana. Chociażby pytając, czy mogę pomóc, albo wręczając kartkę z numerem telefonu do organizacji, która może pomóc, zagadując, zadając pytanie, po prostu interesując się drugim człowiekiem. Bo ja nie twierdzę, że jesteśmy jakimś strasznie, strasznie nieczułym społeczeństwem. Ja raczej jestem skłonna twierdzić, że ludzie nie są zorientowani. Ludzie nie znają, nie potrafią rozpoznać pewnych sytuacji. O ile, nie wiem, przemoc na przykład jest czytelna, jeżeli mężczyzna bije kobietę na ulicy, no to widać, że jest to przemoc. Ale jeżeli u sąsiada, który prowadzi zakład produkcyjny, siedzi smutny człowiek i płacze, to myślimy sobie, kurczę. Może mu się smutno zrobiło, może się uderzył i go boli. Zostawmy go w spokoju. A tymczasem niektórzy z naszych podopiecznych, z naszych beneficjentów mówią, że w kościele płakałam i jedna kobieta spytała mnie, dlaczego płaczę. I właśnie od niej dostałam numer do was. Więc ważne jest też takie ludzkie zwrócenie uwagi na czyjś smutek, na czyjąś rozpacz. To takie, można to jest właściwie duże wymaganie wobec naszego społeczeństwa, żeby zacząć pytać, jak się masz, a nie tylko mówić dzień dobry na korytarzu. Dzień dobry też jest dobrym początkiem. Jest dobrym początkiem, bo część osób też tego nie praktykuje, ale pamiętam jedną ze swoich prac, jak przechodziłem z szefem na obiad i on się właśnie ze wszystkimi witał. Pracowaliśmy było wiele takich niewielkich hal produkcyjnych. I jak przechodziliśmy na obiad w jednym takim miejscu, które było do tego przeznaczone między tymi firmami, to on się ze wszystkimi witał, on u wszystkich wiedział, co się dzieje. To było dla mnie takie wtedy, można powiedzieć, takie tak bardzo po amerykańsku. Adam był taki właśnie bardzo po amerykańsku. A to w sumie jest po prostu normalne. Do tego powinniśmy dążyć. Myślę, że to zbliża ludzi i sprawia, że czują się bardziej zintegrowani, tak sądzę. Ja wiele, wiele, wiele lat temu pracowałam w zakładach produkcyjnych w Niemczech z kolei. I tam podczas posiłku, w przerwie, był zwyczaj, że każdy, kto wchodził, podchodził do każdego stolika i się witał ze wszystkimi, którzy tam siedzieli i już jedli. Chociażby mówił smacznego, chociażby mówił cześć, albo pukał po prostu w ten stolik. I siłą rzeczy wszyscy się znaliśmy. Wszyscy mniej więcej wiedzieliśmy, że jesteśmy tu razem, pracujemy w tym samym zakładzie. No i w razie czego wiemy, że ten jest Hans, a ten jest ktoś tam. To było fajne. Chociaż nas z Polski trochę irytowało na początku. Ale to ja mam podobne doświadczenia czeskie, bo u Czechów jest zazwyczaj w knajpach, przynajmniej tak w Pradze, w której byłem kilkukrotnie było, że jakoś głupio jest nie dosiąść się do kogoś. Szczególnie, że stoliki są często tak zrobione, że trzeba się do kogoś dosiąść, bo są na przykład cztery stoliki w niedużej knajpie, ale duże stoliki. Jakby prowokuje się tą sytuację, żeby siedzieć i gadać ze sobą Tak zwany stół poprzez. społeczny. Tak, to są takie stoły społeczne. Także pamiętam parę takich właśnie rozmów z Czechami również, no tak po prostu o życiu wreszcie było, jak się knedle skończyły.
i wjechało już kolejne piwo, to rzeczywiście rozmawialiśmy o wszystkich. Oni łamaną polszczyzną, a my próbowaliśmy po czesku. Ale właśnie, wtedy się tych ludzi poznaje, uwrażliwia się. I to jest chyba taki jeden z takich z jednej strony małych, a z drugiej strony dużych kroczków albo kroków, które pomogłyby nam przeciwdziałać sytuacji, w której się znajdujemy z pracą przymusową. Nie wiem, czy tu pani się ze mną zgodzi, pani Joanno. Na pewno jakieś otwarcie na drugą osobę jest pomocne. My Polacy jesteśmy takimi indywidualistami właśnie bardzo, że odgradzamy się, budujemy płoty, odgradzamy się od sąsiadów, każdy ma własną pralkę, każdy ma firaneczki w oknach i chcemy mieć wszystko swoje, wszystko nasze. Ta naszość jest taka ważna bardzo. A no, jeżeli będziemy się kryć za naszymi firankami, no prawdopodobnie nie będziemy mieć okazji, żeby się otworzyć na drugiego człowieka, żeby zobaczyć, że u tego sąsiada coś jest nie tak. Albo u innej osoby, która w naszej miejscowości, w naszej wsi prowadzi zakład pracy, prowadzi zakład produkcyjny czy zakład przetwórczy. My jesteśmy być może ciekawi drugiego człowieka, ale chyba nie w taki sposób, żeby rzeczywiście się zainteresować jego losem i ewentualnie pomóc. Ale wie pan, to też jest tak, że do nas dzwonią ludzie i zgłaszają takie sytuacje. Właśnie to, że ktoś płacze. Ten płacz mi się wydaje taki symptomatyczny, bo to już było chyba kilkanaście takich zgłoszeń, że ktoś w pracy czy w przerwie w pracy siedzi i płacze i jest zrozpaczony i jest taki strasznie bezradny, że aż ktoś inny się nim zainteresował. Też jest coś takiego, że my się trochę boimy czyichś problemów. Ale ja myślę, że to nie jest takie trudne podejść i zapytać, czy pomóc. Czy coś mogę zrobić? Co się stało? Dlaczego pan płacze? Ja myślę, że zwłaszcza młodsze pokolenie może już jest bardziej otwarte. Tak wydaje mi się, że tak. Jak obserwuję ludzi de facto 5-7 lat ode mnie młodszych, oni mi się wydają w pewnym sensie właśnie przez taką większą, zdaje mi się, wrażliwość, jacyś tacy już lepsi. No, są bardziej otwarci. Zupełnie inaczej rozmawiają. Oni też lepiej znają świat niż na przykład pokolenie, które dorastało w poprzednim systemie, w Polsce socjalistycznej. O, to na pewno ważny komponent. To ważny komponent. Tak, tego wszystkiego. To starsze pokolenie, takie zakleszczone w tej starej Polsce, też no, nie wiedziało, jak jest na świecie, no bo skąd? Może nie było lepiej na tym świecie, może nie było gorzej, no było na pewno inaczej. No i na pewno warto z tego świata było coś wziąć. No, bądź co bądź, z otwarciem na świat przyszła do nas praca przymusowa i handel ludźmi, niestety. W Polsce ludowej tego nie było. No bo jak? Chociaż w kodeksie karnym od 50 bodajże pierwszego roku był artykuł, kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Był taki przepis jak najbardziej. Tylko że do roku 89 ten przepis był w zasadzie martwy. A był w kodeksie jako tak zwany przepis konwencyjny, wprowadzony do prawa po podpisaniu konwencji ONZ-owskiej o zwalczaniu handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi.
Czyli wszystko przyszło z zagranicy. Niewątpliwie Można powiedzieć. tak. Pani Joanno, chciałem jeszcze zapytać na koniec, czy pandemia potęguje łamanie praw człowieka? Chyba Tak. tak. W pracy na pewno. Tak jak tutaj już rozmawialiśmy o tym, że niektórzy ludzie są skłonni zgodzić się na gorsze warunki pracy, na wyzysk. Ja mówię w tym kontekście. Ale też no, tak, mówię w tym kontekście. To jest to, z czym mamy do czynienia na co dzień, że ludzie tracą pracę, że ludzie tracą tę pracę jakby bez dania racji, od tak. Dzisiaj ty pracujesz, a jutro już nie. I jest jeszcze coś takiego, co zabrzmi okropnie, ale ktoś z naszych pracowników powiedział, że cóż, pracodawcy dotychczas wyzyskiwali cudzoziemców. Teraz już wiedzą, że mogą wyzyskiwać także Polaków. Brzmi jak brzmi, ale jest prawdziwe. Brzmi nie niestety. Najlepiej, tak, wiem. Ale tak jest. I ludzie pracują bez umów, nawet ludzie decydują się na wiele, żeby zarobić. A jak zarobią, zwłaszcza migranci, natychmiast wysyłają pieniądze do domu i myślą, jakoś to będzie. Niedawno wasza fundacja obchodziła 25 lat, więc tak już na sam koniec chciałem zapytać, jakie przemyślenia towarzyszyły wam z okazji tej rocznicy? Ojej. Jak można podsumować te 25 lat? Jest lepiej, jest gorzej, jest tak samo? Na pewno jest lepiej, bo przez te 25 lat przeforsowałyśmy wiele zmian prawnych przede wszystkim, korzystnych z punktu widzenia ofiar handlu ludźmi. Także to na pewno. Przez te wszystkie lata współpracowałyśmy z wieloma służbami, z policją, ze Strażą Graniczną, a także szkoliłyśmy ich. I na pewno wiele się nauczyło o handlu ludźmi i o tym, jak handel ludźmi rozpoznawać, jak traktować osoby pokrzywdzone. Spotkałyśmy się z mnóstwem młodych ludzi, ucząc ich o bezpiecznej emigracji, o bezpiecznym podejmowaniu pracy za granicą. Praktycznie od początku istnienia fundacji prowadzimy telefon zaufania, który od jakichś 15 lat, albo lepiej, jest całodobowy. Także myślę, że i świadomość społeczna wzrosła. Ludzie wiedzą, że jest handel ludźmi i możliwe nawet, że praca przymusowa, ale też jest coś takiego, co... Ale to jest coś charakterystycznego dla każdego zagrożenia, z którym możemy mieć do czynienia. Z jednej strony mamy wiedzę, czyli wiem, że jest handel ludźmi, praca przymusowa, ale jestem przekonana, że mnie to nie dotyczy. Ani mnie, ani nikogo z moich znajomych. I my bardzo podobnie myślimy o innych rzeczach, które nie chcemy, żeby nas spotkały. Ludzie chorują na raka, ale ja nigdy na raka nie zachoruję, dlatego się nie badam. Ludzie giną w wypadkach samochodowych, ale mnie to nie spotka, dlatego przekroczę prędkość. I to jest właśnie takie myślenie życzeniowe, to bym chciała zmienić. A zmienić ludziom w głowach cokolwiek jest chyba dość trudno. Nawet bardzo. Jest dość trudno. Pani Joanno, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i trzymamy rękę na pulsie i nasłuchujemy, aż galeria Anti-Modern Slavery w piątek ruszy. Jesteśmy oczywiście w kontakcie.
Jesteśmy w kontakcie. Bardzo dziękuję. Zachęcam do polubienia nas na Facebooku, jeżeli mogę trochę prywaty. Oczywiście, że tak. I całodobowy telefon zaufania 22 628 99 99. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. To brzmi, że zapraszam do telefonu zaufania. No tak, troszkę paradoksalnie, ale warto. Ale. Warto ten numer oczywiście przypominać, bo może przyda się komuś z Państwa albo właśnie komuś z sąsiadów. Na przykład. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Anno. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia, dobranoc. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. To była nasza gościni, pani Joanna Garnier, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, która niedawno obchodziła 25-lecie. I tak to jest. Rozmowa naprawdę pełna filozoficznych wręcz paradoksów. No bo jak widzicie, nawet jak się próbuje kogoś uchronić od pracy przymusowej, to nie spada nawet z deszczu pod rynnę, tylko pod jakieś wiadro albo nie wiem, strumień wpada pod wodospad, wręcz można powiedzieć. Absurdy, absurdy i jeszcze raz absurdy. Zobaczymy, czy Piotrek nie przysnął tam nam w tle, bo zapowiemy teraz trochę muzyki i wracam do Was po tym muzycznym przerywniku. Rolle! Bona ratina, you don't care me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Sarafina, you don't care me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't care me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh baby, you na for money. Oh baby, na nambara. Oh baby, na for money. You don't know, scatter the whole area. Oh Sarafina, you don't care me de go. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't need to carry me there no more. Oh boy, you make my head on go colo. Oh Sarafina, oh Sarafina. Say your beauty makes me say na kupenda. Oh Sarafina, oh Sarafina. Say your beauty makes me say na kupenda. Na kupenda. Sarafina, oh Sarafina. Say your beauty makes me say Sarafina. Oh Sarafina, you don't need carry me de go. Oh my, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't need carry me de go. Oh my, you make my head on go colo. Sarafina, you don't need carry me de go. Oh no, you make my head on go colo. Oh baby, na for money. Oh baby, na nambara. Oh baby, na for money. You don't scatter the whole area. Oh Sarafina, you don't need carry me de go. Oh no, you make my head on go colo. Oh Sarafina, you don't need carry me de go. Fine girl, Sarafina Mumpino. Love your smile, it's a nasty whisper. I love your dirty dancing at the dance floor. Dance for me like Dirty Diana. Mon cherie, je t'aime. Call
kocham cię kochanie moje. Drive me crazy, kilometer. Take me home girl, to Mombasa. Big Swahili, kuna matata. Mwai shake baka, connect my bala. Tempted to touch, tempted to hug. Look at you feeling you, baby girl, yo. I know you know that I wanna log into you, cause I have a password into your door code. Step up, come down on the dance floor. A baby girl 242 in on the dance floor. Sarafina, no one let go. Everybody has to let go. Asienta center, wild like roller coaster. Everybody feels high, even if they enter. Oh, Sarafina, he's on the car and he's in the door. Oh boy, you make my head on go go low. Oh, Sarafina, he's on the car and he's in the door. Nieco jaśniej, druga godzina naszego spotkania. W pierwszej rozmawialiśmy z panią Joanną Garnier z Fundacji La Strada. Rozmawialiśmy tak naprawdę o współczesnym niewolnictwie. A teraz czekam na wasze komentarze, na wasze przemyślenia. Mamy środek tygodnia, trochę się już zadziało. AstraZeneca wchodzi do Polski, kolejna szczepionka. No i są już kontrowersje, ponieważ szef ZNP, pan Broniarz, przepraszam, ale zawsze się boję, że pomylę imię, muszę sobie zerknąć. W każdym razie pan Broniarz napisał na Twitterze, że ZNP, ogólnie nauczyciele, nie chcą się szczepić szczepionką AstraZeneca, bo ma na przykład małą skuteczność, bo to jest 70%, a nie 90 parę, tak jak inne szczepionki, a minister Dworczyk zapowiedział tymczasem, że no, będą właśnie nauczyciele szczepieni Astrą, no bo taka przyszła. No, oczywiście są kłopoty z dostawami szczepionek, w zeszłym tygodniu też Włosi i Szwedzi chyba skarżyli się na to, że nie dostają tyle szczepionek, ile mieli dostawać od Pfizera i no tutaj uderzali wręcz w tony prawnicze, że będą się skarżyć ze względu na to, że nie dostali tyle, ile na ile się umówili. I tak to jest. Bałagan ze szczepionkami jest ogromny. No, był też oczywiście hicior w wiadomości TVP, które pomanipulowały trochę danymi, co udowodnił fanpage. Oglądam wiadomości TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. Otóż TVP i wiadomości TVP popisały się ostatnio świetnym zestawieniem. Ze świetnym naprawdę zestawieniem danych dotyczących szczepień na koronawirusa, ponieważ zestawiono trzy państwa, powiedziano, że Polska jest tam, to tam trzecia, tam w tej tabelce i tak dalej, wszystko super ekstra. Oczywiście okazało się, że wzięli takie dane, że wycięli 8 czy 9 krajów pomiędzy tymi dwoma państwami, pod którymi była Polska. Także cudownie, fantastycznie po prostu, cudownie, fantastycznie. Sisiu Złoty pisze, kłopoty z dostawami rozkładają logistykę punktów szczepień. No oczywiście jest to prawda i nie ma też co bić w resztę tej organizacji, bo to jest rzecz jasna, ale też myślę sobie tak, że ta logistyka punktów szczepień może nie jest tak dobrze przemyślana w takim razie, skoro tak łatwo daje się ją rozbroić.
Szaman 035 pisze, 60% to szczepionki na grypę mają i są dogłębnie przetestowane. Ja podziękuję za Astrę. No właśnie, Szaman, i tutaj dotykasz zasadniczego problemu, jaki toczy firmę AstraZeneca. Nie wiem, czy pamiętacie w lato, no tutaj trochę tak na lichocku dzisiaj mi wychodzi to poprawianie się. Nie wiem, czy pamiętacie, w lato mieliśmy ofiarę śmiertelną testów szczepionki na koronawirusa. No i oczywiście, która to była firma? AstraZeneca, oczywiście, że AstraZeneca. Podobnie parę dni temu Reuters donosił, ja przeczytałem to w niedzielę, Reuters donosił, że kiedy prowadzono w Anglii badania, kiedy Astra prowadziła badania, podała jakoś pomyłkowo, w każdym razie podali złe dawki badanym i nic nie powiedzieli. Także to tyle, jeśli chodzi o Astrę w kontekście koronawirusa. Jeśli dobrze poszukacie, to też znajdziecie dane a propos tego, jak parę lat temu Astra również podczas badań klinicznych miała kłopot z pacjentami w grupie kontrolnej. Badano wtedy jakiś rodzaj leku na raka i też umarło kilka osób podczas badań klinicznych. Nie chcę tutaj wyjść oczywiście na antyszczepa, jak widzicie, nie mam na sobie foliowego kapelusika. Nie wiem nawet, czy gdzieś tutaj bym był w stanie coś sobie na głowę założyć, chyba nie. Są tu jednak same książki za mną. No i taki jest właśnie problem z tą Astrą, że jest ona fatalna. Jest ona po prostu fatalna. Ja się Astrą zaszczepić nie dam. Dam się zaszczepić wszystkim innym, ale nie preparatem Astry. O, Sińsiu Złoty podpowiada, bardzo dziękuję. Lek onkologiczny, zmarło 29 osób, 29 ochotników i ochotniczek zmarło podczas testów. Sińsiu jeszcze tutaj opowiada, wieści z frontu. Dziś to widziałem, planowana na dziś porcja szczepionek dotrze w środę i trzeba przesuwać 150 pacjentów za 2-3 dni, to 150 telefonów. No tutaj dzieląc się swoimi doświadczeniami w pracy jako wydawca niegdyś, mogę powiedzieć, że 150 osób to nie jest 150 telefonów, to jest mniej więcej od 300 do 600, a nawet 640 telefonów, co w sumie jest całkiem zdrowe. Jest oczywiście zdrowe to, że ludzie aż tak pod telefonem nie siedzą, nie odbierają. Jest to zaś fatalne ze względu na dodzwonienie się do nich. Wzmacniasz Mikado pisze, walka firm farmaceutycznych o pieniądze. Brzydko się włączać w tę walkę, panie Wawrzyniak. No cóż, wzmacniacz. Walka o pieniądze to jedno, z drugiej strony uważanie na to, co po prostu się dostaje. Ja nie mam zbyt dużego zaufania do firm farmaceutycznych, przy czym nie neguję ich pracy. Tak podkreślam jeszcze raz, nie jestem antyszczepem, nie jestem też antypigularzem na przykład. Na pewno można tak określić niektóre osoby. Ale od lat wiemy, że większość, no suplementy to wiadomo, ale mamy też problemy z czym? Z witaminami na przykład. Większość tych, Wiewiór pisze, idę do kuchni po folię aluminiową, składam kapelutek dla Kornela. Koniecznie, Wiewiórze, nagraj, jak taki kapelutek się składa, żeby był ładny i najlepiej, żeby miał regulację, bo nie wiesz, jaki mam obwód głowy. No były już różne ciekawe sytuacje z firmami farmaceutycznymi. Chodzi po prostu o to, żeby wiedzieć, żeby was uczulić, jak po prostu
lecą w ciula z nami, firmy farmaceutyczne. Przy czym nie negować tego, że leki trzeba brać, przeróżne. Przepraszam. Ale wróćmy do tych witamin. Już parę, jak nie paręnaście lat temu przebadano, że większość witamin, które się promowało w tamtym czasie, które się brało, które się podawało, które się zalecało, większość z nich i tak ląduje w moczu i w ogóle nie odkłada się w organizmie, więc no, można powiedzieć, że ludzie, którzy biorą bardzo dużo, bardzo drogich witamin, większość po prostu wysikują, więc nie ma to jakichś większych efektów na nasze organizmy, faszerowanie się na przykład suplementami, czy właśnie pigułami, z witaminami. Coś mi tutaj Piotr podpowiada. O, fantastycznie. Dołączy do nas, do dyskusji, redaktor Piotr Kurczewski, który nas dzisiaj realizuje. Także lada moment się tutaj pojawi i pojawił się. Cześć Piotrze. Witaj Kornelu, witajcie Państwo. Słuchaj, ja tak trochę o szczepionkach, trochę o Big Farmie, ale może jest coś takiego, co Cię zainteresowało w tym tygodniu, bo mamy już środek tygodnia, więc może jest coś takiego, o czym chciałbyś pogadać. Znaczy możemy pogadać o szczepionkach jak najbardziej troszkę, bo to jak każdy Polak mam swoją opinię, mimo że nie mam żadnej wiedzy, która predysponowałaby mnie do wypowiadania się w tym temacie. Ale no to wiadomo, polska klasyka, wiesz, pisze się codziennie w mediach o koronawirusie, pisze się codziennie o szczepionkach, więc wszyscy jesteśmy już oczywiście w Polsce. Nie, ale to się możemy żartować, ale no, dotyczy nas wszystkich, tak? Wszyscy mamy bliskich, wszyscy jesteśmy zagrożeni. Wszyscy chcemy po prostu nie zachorować, a jeśli zaszczepić się, jeśli zachorować, to przecież jak najlżej po prostu, żeby jak najmniej osób zmarło, więc jakby to ten strach i jakby to zaangażowanie tutaj jest jakby słuszne, więc też mam bliskich, o których się martwię i troszczę. Mogę powiedzieć taką anegdotkę, że moją babcię 92-letnią udało mi się zapisać w miarę szybko na szczepienie, a udało mi się zrobić to w ten sposób, że zapisy były bodajże chyba w piątek ruszyły w nocy, w sobotę w nocy obudziłem się o 4 nad ranem, po prostu jakoś w środku nocy, tak przypadkiem. Zresztą zszedłem po szklankę wody do kuchni, pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby spróbować zadzwonić na infolinię. I połączyło mnie po 2 sekundach od razu z marszu po prostu. I termin złapałem. I tak mi się udało, bo wiem, że w ciągu dnia było to niemożliwe, także ogromny bałagan, taki moja bezsenność właśnie, czy problem ze snem spowodowały to, że mi się udało. To gratuluję. Na pewno program szczepień był dużo lepiej, jakby ruszyły zapisy niż portal Albicla. Tutaj nie było takich fuck-upów. Wiesz co, słuchacze nam tutaj podpowiadają i podglądaczki, że trochę kiepsko Cię słychać. Także może zerknij w komentarze, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ja chciałem o czymś innym porozmawiać jeszcze, wiesz, bo pandemia pandemią, szczepionki szczepionkami, ale są kolejne ciekawe, dzieje się dużo rzeczy, wiesz, dzieje się dużo rzeczy, media się jakby najmocniej pochylają w tym momencie nad dwoma tematami, jednym są szczepionki, drugim jest oczywiście aborcja, wszystko inne schodzi na dalszy plan i myślę sobie tak, zastanowię się, co się jeszcze dzieje dookoła, no i wyobraź sobie taką sytuację. Dane z rejestru PESEL alarmują w tym roku. Jeśli u mnie jest jakiś problem, to za minutkę wrócę po prostu. Dobrze, to ja tu pogadam. Ja tu pogadam, a ty powalcz. Piotr pisze, a multi-room. No, doświadczyliście właśnie tego,
jak pracuje się, nie w mediach, tylko jak pracuje się w takim dużym pokoju, na przykład w startupie, w tak zwanym hubie. Tam siedzi 30 osób i wszyscy nawalają przez telefon, także jest bardzo zabawne. W każdym razie, dane z rejestru PESEL, Dziennik Gazeta Prawna przyjrzał się, o, Piotr już z nami. System, tak, nie zauważyłem, że kolejny domownik usiadł za mną przy drugim biurku i miał drugą rozmowę. Więc... No wiesz, jak masz słuchawki, to nie słyszysz. Ja tak, też mam dwa kawałki plastiku i nic nie słyszę. W każdym razie, słuchaj, sytuacja jest tak. Dane z rejestru PESEL wskazują na to, że za rok 2020, że urodziło się rekordowo mało dzieci w Polsce i rekordowo dużo osób zmarło. No już o programie 500+, to nawet chyba nie będziemy wspominać w tym kontekście, ale Dziennik Gazeta Prawna donosi, że dane z systemu PESEL za 2020 pokazują, że padły dwa rekordy. Chociaż nie wiem, czy coś, co jest najniższe, można nazywać rekordem, bo rekord jednak, wiesz, jakoś się tak pozytywnie kojarzy właśnie. Więc mamy najniższą liczbę urodzeń od 16 lat, od 2004 roku. Urodziło się 357 tysięcy dzieci, ale mieliśmy też najwyższą liczbę zgonów od czasu II wojny światowej, 486 tysięcy osób ponad. No więc jak to tak dodamy, odejmiemy, no to wychodzi o to, że urodziło się 129 tysięcy osób mniej niż zmarło w 2020 roku. No większa liczba zgonów, wiadomo o co chodzi. Efekt pandemii, dołek jeśli chodzi o urodzenia, to mamy od 16 lat, to się jakby nie zmienia. Ale pojawiają się inne ciekawe przyczyny, czemu dzieci się nie rodzą, no bo jakby tą liczbę zgonów wyjaśniliśmy, ale czemu dzieci się nie rodzą? Po pierwsze też pandemia, chociaż specjaliści się, słuchaj, spodziewali, że no ta rozrodczość to spadnie tak o 3%, ale spadła o 6%, więc dwa razy więcej spadło niż się spodziewali w takich najczarniejszych rachunkach. Pytano też na antenie chyba RMF FM minister rodziny i polityki społecznej, panią minister Marlenę Maląg, o te przyczyny. Oczywiście mówi, że to przede wszystkim jest wina COVID-u, no i jeszcze odwrócenie trendów demograficznych, jak tłumaczy, bo oczywiście czuła się w obowiązku wytłumaczyć program 500+, no to odwrócenie trendów demograficznych jest procesem nie jednej kadencji, tylko procesem długofalowym, powiedziała. Szkoda, że tak PiS nie mówił, jak, wiesz, zapowiadali program 500+, i jak to nie opowiadali o tym, że będą mieli tutaj dzięki tym całym 500 zł, że będą mieli po prostu baby boom na miarę tego z USA z lat 60. Tak, no wiesz, tutaj jakby nie wiem, czy teraz mnie lepiej słuchać, może Państwo napiszą, bo jest okej. Okay. Jest okej, okay, super. No wiesz, sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Także tutaj, no tak, ale to lawirowanie danymi wśród rządzących jest niesamowite, bo tak jak efekty COVID-u widać w pewnych dziedzinach od razu, właśnie jak w dzietności, a w niektórych jak w ekonomii odwlekamy, że teraz nie ma co się martwić, za 5 lat coś się dopiero wydarzy, więc tutaj no, jakby, no to tutaj konsekwencja zerowa. No, co tu mogę powiedzieć, no, rządzących, no, już jakby tutaj nie... wszyscy z Państwa, no mówię, tutaj ilość kłamstw i po prostu manipulowanie tymi danymi wobec własnych upodobań i zależnie od dziedziny, no, jest po prostu zatrważające. No, ale ja to wiem, ty to wiesz, nasi słuchacze to wiedzą, a na razie niewiele z tego wynika, więc... Czy tak to jak może mówię, tutaj... nie chcę bić piany o to 500+. Nie, tutaj ale, jakby to w ogóle... No to nie ma co. O tym,
Nie, ale zresztą jakby to przecież wiem już z wielu badań, po prostu od początku, bo to wiadomo, że tam pierwszy rok, czy nawet dwa lata po prostu, że i to się, te dane się utrzymują, że ten program po prostu nie ma wpływu na dzietność. Tak, i tak. To jest też, po prostu, nie zachęca, nie, po prostu nie ma wpływu, jakby te pieniądze są korzystanie z tych pieniędzy jest widoczne w innych dziedzinach, właśnie w redukcji ubóstwa, w edukacji, w zapewnianiu jakiegoś komfortu rodzinom, ale jakby na dzietność nie ma żadnego wpływu po prostu, jakby no ludzie kierują się innymi przesłankami, jakby biorą pod uwagę inne wyznaczniki, a nie 500+, także Nie, ten program absolutnie nie ma na to wpływu. Wiesz, Polki, Polacy zresztą też, bo trzeba mówić o tym i promować to, że w ciąży to się jest razem. Ja wiem, Sińsiul zaraz mnie opieprzy, że w ciąży jest kobieta. Ja mówię o takim kulturowo-społecznym kształcie, ale tak, Polacy nie chcą zachodzić w ciąży, Polki nie chcą zachodzić w ciąży. Bo tak jak mówisz, program 500+, tu właśnie w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną pan profesor Piotr Szukalski z Katedry Socjologii Stosowanej i pracy socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego mówił o tym, że jakby no, płacenie 500 zł miesięcznie nie wpływa na zmianę modelu rodziny, żeby ktoś na przykład chciał mieć dwójkę, trójkę dzieci i tak dalej. Ale to, co jeszcze chciałem ci pokazać, tak w ogóle w kontekście, niestety nie mam wydania papierowego. Tak. Najnowsza polityka, tutaj jeszcze tak do kamery dam, w takim kraju nie rodzę. Dramatycznie spada dzietność, Polki boją się macierzyństwa, donosi tygodnik Polityka w tym tygodniu na swoich łamach. Właśnie, zresztą też Rzepa dzisiaj czytałem felieton na Rzeczpospolitej o tym. No przede wszystkim państwo nie jest w tym momencie zapewnić, wisienkę na torcie zaraz położymy oczywiście, ale młodzi Polacy, ci w wieku rozrodczym i Polki, i Polacy, nie chcą się pakować w dzieci, bo państwo nie jest im w stanie zapewnić poczucia bezpieczeństwa. Tego, że będziesz miał żłobki, oczywiście, że tak, dostępne to przedszkola, że kobiety będą miały przede wszystkim, że ciężarne będą miały dobry dostęp do dobrego lekarza podczas ciąży. I tu oczywiście kładziemy teraz wisienkę na torcie, ta wisienka na torcie albo na mojej łysej głowie, tu pyk, którą kładziemy, to jest oczywiście pseudo-wyrok, pseudo-TK, bo paradoksalnie zakaz aborcji też wpłynie na dzietność, co będzie na pewno widać w 2021 roku, bo ci na pewno co bardziej wykształceni, to już w ogóle nie będą chcieli mieć dzieci, bo ten wyrok wpłynie również na badania prenatalne, bo przede wszystkim one są w tym momencie po nic. One są po prostu po nic. No tak, jakby tutaj ja się zgadzam się z tobą, ja wrócę tutaj do polityki, jakby ja tego artykułu nie czytałem, on mi się wydaje, że może być troszkę na wyrost, ale zostawmy to na razie. A propos 500+ i dzietności, mi się wydaje tutaj jakby, że diagnoza rządu była jakby pozytywna, ale jakby lekarstwo całkowicie jakby chybione według mnie, czyli no, ludzie chcą zakładać rodziny w stabilnej sytuacji, które zapewniają też pracę i jak najbardziej wynagrodzenie, pieniądze. Tylko same pieniądze rzucone bez całego jakby całej otoczki, całego mechanizmu państwa, które powinno dbać o obywatela z tytułu tego, że płaci podatki i za te podatki powinien dostawać pewne usługi. No, to jest
to jest przyczyna jakby chęć jakby zakładania rodziny, czyli nie same pieniądze, tylko też stabilność wynikająca z tego, czyli właśnie przede wszystkim mieszkalnictwo, to, że człowiek ma gdzie, po prostu ma gdzie tę rodzinę założyć. To jest, mi się wydaje, problem w dzisiejszej Polsce, że ludzie po prostu mieszkają bardzo często z rodzicami, mieszkają w wynajmowanych słabych mieszkaniach, nie są na swoim po prostu, więc ciężko myśleć o założeniu rodziny, kiedy się śpi na kanapie w salonie po prostu. No. To jest takie, mi się wydaje, to czy zarabiamy 2, 2,5 czy 3, jeśli ktoś chce założyć rodzinę, to mi się wydaje nie problemem. Problem tutaj właśnie, mi się wydaje, jest przede wszystkim mieszkaniowy. I mi się wydaje też troszkę tak, a propos to, co zacząłeś mówić, a propos taki mentalny, nie wiem, czy tutaj jeden wyrok Trybunału coś zmieni tutaj, ale trochę jest taki, mi się wydaje... Wpłynie, wiesz, on na pewno wpłynie, tutaj YouTube user nam pisze, ale aborcja nie zwiększa dzietności. Oczywiście, że nie zwiększa, ale wyrok związany z zaostrzeniem prawa aborcyjnego i jego konsekwencje, czyli no jakby badania prenatalne nie będą w tym momencie nic wnosiły, oprócz wiedzy, o ile ich też nie zakażą, to będzie wpływało właśnie na dzietność i to jest właśnie w artykule Polityki, gdzie czytamy, w wydanym właśnie oświadczeniu 31 członków Komitetu Nauki Demograficznych PAN przestrzega się, że konsekwencje orzeczenia Trybunału Przyłębskiej będą szerokie i długoterminowe. Na pierwszym miejscu badacze umieścili zaburzenie procesu planowania rodziny, zwiększenie obaw kobiet i ich partnerów związane z zajściem w ciążę. Może to prowadzić do dalszego opóźniania decyzji o urodzeniu dziecka, a nawet rezygnacji z realizacji pragnień prokreacyjnych. Tak, jakby tutaj ja kilka osób, tutaj jakby użytkowników nam napisało, ja też nie mam tych badań, ale pamiętam kilka lat temu ktoś bardzo dobrze powiedział, to nie, że Polki nie chcą mieć dzieci, Polki nie chcą rodzić dzieci w Polsce. Tak. Dzietność Polek za granicą, w Anglii, w Holandii jest wyższa niż w Polsce. Czyli pokazuje to, że z dobrą opieką państwa, z po prostu ze sprzyjającymi warunkami zakładania rodziny, Polki chcą mieć dzieci, tylko nie u nas. No i to jest właśnie alarmujące i to jest przerażające, że dzietność w Anglii Polek jest wyższa niż w Polsce i to jest to, na czym rząd się powinien zainterweniować i zainteresować. Tutaj Waldek napisał, ratunkiem dla nas są Ukraińcy. To jest niesamowite, że rzeczywiście, że Ukraińcy, którzy chcą przyjeżdżać i chcą zakładać u nas rodziny i chcą być tutaj legalnie, a są kulturowo nam bliscy po prostu, bo trudniej jakby bliższy nam naród niż naród ukraiński i polski rząd nie robi nic, a wręcz przeszkadza tym ludziom przyjeżdżać i tutaj zostawać, więc w sytuacji jakby dzietności w Polsce i jakby i demografii, odmawianie setkom tysięcy ludzi, którzy chcą przyjechać i chcą tutaj mieszkać i nie są wciskani nam na siłę, jak to mówi rząd, imigranci jakby z Afryki Wspólnej czy z Azji, ci ludzie chcą tutaj przyjeżdżać i chcą być docelowo w Polsce, polski rząd to po prostu im uniemożliwia. Sprowadzenie w dzisiejszych czasach dla kogoś, kto co pół roku musi jeździć po wizę i stać miesiąc w kolejce, jest po prostu niemożliwe. Marek Gawył pisze, mamy koincydencję pandemii, kryzysu klimatycznego, PiS i nadchodzącej zapaści systemu gospodarczego. Umiera w mękach i nieświadomości konsumpcjonizm. To po jaki, tutaj wypipamy słowo, rodzić i męczyć dzieci. To też jest ciekawy kontekst, wzmacniasz mi, Kado, przyznaję Markowi Gawłowi rację. To też jest ciekawy kontekst, ponieważ pojawiło się jakiś czas temu coś takiego, co nazywa się Birth Strike. Nie wiem, czy słyszałeś. Słyszałem o tym, ale z tego, co ja czytałem, jakby to jest, znaczy jest to dość nowe jakby zjawisko, jest dość przesadzone, że bardzo często ten brak chęci posiadania dzieci jest w deklaracjach osób, które i tak nie planują mieć dzieci. Tak. Więc to jest tak, osoby, które... Taką, wiesz, to może się wiązać z taką, można powiedzieć, furtką, jaką ten Birth Strike ogłosił, bo zawsze jest tak, ja nie chcę mieć dzieci. Czemu? Bo nie. I to teraz, nie jest dla nikogo tak, a teraz ludzie mówią, że nie chcę mieć dzieci, bo nie chcę go skazywać na życie w klimatycznym, zniszczonym, tak, dokładnie.
Więc, ale mi się dokładnie, tutaj jakby z tego, co właśnie widziałem, jak czytam artykuł właśnie, to znaczna większość są ludzi, którzy są zdeklarowani, że nie chcą w ogóle mieć dzieci, to jest dokładnie dla nich tylko jakby dodatkowy powód, zresztą logiczny, i zazwyczaj są to osoby też bardzo młode, które też nie są właśnie w związku, który często nie są, zazwyczaj nie są w związku, z który już jest na tym etapie, że chciałby zakładać te dzieci. Czyli akurat, zresztą to jest tak czasem może jakby stereotypowe, ale dokładnie pytanie, mi się wydaje, 17-letniej licealistki w tym momencie jej życia właśnie, czy chce zakładać rodzinę, i to ona mówi, na pewno nie, bo nie chce skazywać dziecka na życie w męczarniach, no też jest trochę pytaniem pustym, bo ona tak się jak nie planowała zakładać tej rodziny, tylko planuje jakby skończyć liceum, pójść na studia i za x lat dopiero zastanawiać się nad założeniem tej rodziny, więc ja bym tutaj jakby, tutaj był ostrożny z tym takim też czarnowidzeniem tego. Mi się wydaje, że jeśli ktoś, oczywiście mówimy o świadomym macierzyństwie, to tutaj sytuacja klimatyczna czy społeczno-polityczna mi się wydaje, że nie jest aż tak ważnym czynnikiem. Tutaj jednak to socjalno, socjal plus praca jest najważniejszymi czynnikami. Tutaj tak patrzę jeszcze, wiesz, na ten artykuł w Polityce. I mamy tak. Program refundacji in vitro wprowadzony przez rząd PO-PSL przyniósł 22 188 dzieci i 43% skuteczność. To dużo. Niestety po zmianie rządu został zastąpiony Narodowym Programem Prokreacji, który przyniósł, uwaga, obstawiajcie drodzy państwo, obstawia Piotr. 5. No trochę nie dostrzeliłeś. Czekamy na jakieś komentarze na YouTubie i na Facebooku od was. Czy ktoś obstawi, ile program, Narodowy Program Prokreacji przyniósł ciąż? Ten, który zastąpił program refundacji in vitro. O, nie ma chętnych, trudno, to powiem. 294 ciąże. No widzisz, ale tak serio chciałem powiedzieć 500, to bym bardzo przestrzelił, widzisz? To byś już przestrzelił, tak. Tak. O 206. No słuchaj, no to jest jakby, nie wiem, też dla mnie, dla laika jakby, no jest niesamowite to, że dla państwa, szczególnie dla Polski, podstawowym źródłem jakby, no, ponieważ źródła podatków są obywatele. Im więcej obywateli, tym większy zysk. Jakby z jednego obywatela, z tego co wiem, chyba jest około 200 tysięcy złotych zarabia. Między 200 a 300 tysięcy zarabia państwo na jednym dorosłym obywatelu, który żyje tam średnio tam, no tam chyba do 70, coś takiego. Więc z jednej strony kasowanie programu in vitro, które jak powiedziałeś, kilka tysięcy osób jakby z niego się narodziło, no to dla budżetu po prostu są to konkretne miliony złotych. No. Są to obywatele, z których państwo zarabia. Państwo nie dokłada do obywateli. Więc ograniczanie właśnie no, dzietności, kiedy mamy demografię na minusie, no jest tak nielogiczne i tak absurdalne, że po prostu czasem jest, nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, bo taka to jest, mówimy to o oczywistościach i ręce opadają, no. Robczanek nas pyta, ile lat trwa program, Narodowy Program Szczepień. No otóż w tym momencie mamy już piąty rok, ponieważ zainaugurowano go w 2016 roku. No to już efekty byłyby widoczne, także no. A sprawdzimy jeszcze, ile ten program in vitro lat trwał. To jest niesamowite, że to jest dla mnie już ciężko nie mieć emocji w momencie, kiedy ludzie, którzy chcą mieć dzieci, chcą świadomie mieć dzieci. Mówi im się, że są w ogóle jacyś dziwni i państwo. Szczególnie, że, tak, szczególnie, że no, żeby załapać na program in vitro, to trzeba naprawdę spełnić określone warunki, więc to nie są ludzie z łapanki, są to ludzie świadomi, przygotowani do tego, zdolni, też zdrowi, więc zabieranie takim ludziom możliwości posiadania potomstwa jest po prostu nieludzkie, no. Jest barbarzyńskie właśnie, to jest barbarzyństwo w najczystszej postaci dla mnie. No to jest złe do szpiku kości. No. Jak wpiszecie państwo program refundacji w Google, to pierwsze co wyskakuje to in vitro. Coś nie mogę znaleźć, chcę z tobą pogadać, więc to sobie jeszcze sprawdzimy w przerwie i na pewno do tego wątku z wami wrócę.
No cóż, Marek Jurkiewicz pisze, chodzi o program in vitro, a to jest nie po katolicku. Ja słuchaj, miałem, miałem nawet na zajęciach z bioetyki. Nie, pan Marek się na pewno nabija. Ja miałem... ma rację, no jakby, tak, tylko tak. To jest tak irytujące, że ja, jeśli nie chcę tutaj jakby używać niecenzuralnych słów, to zostawmy to na razie. No. Dobrze, to zostawimy. Wiesz, ja miałem nawet a propos właśnie katolickiego, niekatolickiego in vitro miałem... miałem zajęcia na bioetyce i na tych zajęciach też był omawiany taki problem na przedmiocie, który się nazywa antropologia i socjologia medycyny. Rozmawialiśmy o tym, że są sposoby na przykład katolików na obchodzenie in vitro, czyli tam są przeróżne technologie jakby które i sposoby, żeby zajść w tą niekatolicką ciążę z in vitro, jednak po katolicku, więc ogólnie da się, no. Ogólnie da się. No słuchaj, no jakby nie, ja na razie chcę to zostawić, bo też, no tak, dla mnie jest to też wyjątkowo jakby ciężkie, bo też kilku moich znajomych właśnie też korzysta z tego programu, bo też jestem w takim wieku, że właśnie jest to wśród moich znajomych, jest to, no może nie częste, ale jakby się pojawia i jakby skazywanie tych ludzi na, a są to wspaniali ludzie, zazwyczaj nie znam nikogo, kto, a znam kilka par, które starają się w programie in vitro, nie znam nikogo, kto nie zasługuje na to dziecko po prostu, ze względów tam społecznych, jakby jest niegotowy czy nieodpowiedni, więc jakby tutaj to naprawdę, no ciężko zachować zimną krew i taką racjonalność w momencie, kiedy rząd po prostu w imię zasad, których sam się nie stosuje, bo ci ludzie, którzy rządzą, nie mają nic wspólnego z moralnością chrześcijańską, katolicką. Obrażamy katolików w sumie, mi się wydaje, mówiąc, że rządzący są katolikami, bo nie są. Rządzący są z sekty PiS albo są związani z Ordo Iuris, to na jedno wychodzi, jak się okazuje. Najczęściej, bo to wszystko jest jakoś tak dziwnie powiązane, ale to tu zaprosimy na programy Tomasza Piątka w poniedziałki, który to dobrze tłumaczy wszystko. Ja nie czuję się na siłach, nie jestem reporterem śledczym. Tak, mi się wydaje, że tutaj jakby to też możemy pogadać emocjonalnie, ale tutaj jakby w szczegóły też nie wchodźmy, bo nie jesteśmy ani, wiadomo, specjalistami, więc też nie chcę za bardzo tutaj się wypowiadać właśnie, no bo to jest mi temat jakby emocjonalnie bliski, ale też jakby nie mam żadnych danych, więc też nie chcę tutaj jakby wchodzić w szczegóły. YouTube user pisze, jeden zarodek i nie ma konfliktu, bez zamrażania Kościół jest za. No, czyli są sposoby. Są sposoby, no one niestety, jeden zarodek i brak zamrażania to byłoby zupełnie nieefektywne jako taka technologia in vitro i byłaby jeszcze droższa niż jest. No ale tam było sporo kontekstów, bo to wiesz, jak rośnie wiek kobiety, to są kraje, w których to jest zabronione, są kraje, w których jest to inaczej uregulowane, ale zazwyczaj wszczepia się więcej zarodków, żeby któryś się przyjął. No tak, bo... No. To już jest, czyli właściwie według kościoła kobiety bliżej 40 to już nie powinny mieć dzieci. Ja to ogólnie, wiesz co, zaczynam mieć takie wrażenie, że to po prostu trzeba zdelegalizować. Z całym szacunkiem dla ludzi wierzących, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Kościół katolicki jest tak naprawdę, spełnia wszelkie możliwe znamiona sekty i powinien być nielegalny. Powinien być po prostu nielegalny. No, ja bym inaczej to rozwiązał, trochę samo jakby słowo sekta jest jakby strasznie nacechowanie negatywnie po prostu. Mi się wydaje, że to jakby, jeśli religie są religiami, ja bym tutaj tak nie rozróżnił warstwowo. Więc jakby ja patrzę bardzo podobnie na wszystkie podobnego rodzaju te instytucje. Sam wiesz jak, więc tutaj. Nie, jakby mi się wydaje, że dopóki trzymają się siebie i sami się stosują do swoich wartości, to w ramach prawa i w ramach cywilizacji, na którą wszyscy się zgadzamy, no to niech sobie będą. Ale, no. Ale właśnie widzisz, i o to chodzi. Oglądałem wczoraj jakiś taki najzwyczajniejszy w świecie serial.
I była tam rozmowa, dwóch facetów się pobiera, przyjeżdża jakiś ich starszy kolega i mówi w pewnym momencie do nich tak, że on jest oburzony tym, że oni mu narzucają swój światopogląd. I wiesz co, dotarło do mnie, że większość tej konserwy po prostu uważa to, co jest ich, za normę, jeśli ty jesteś inny i po prostu jesteś sobą, to już mu agresywnie narzucasz ideologię. Tak, jakby, no, mi się wydaje, że... To oni robią to, o czym mówią. Tak, znaczy mi się wydaje, że tutaj podstawowy problem jest taki, że tak jak ty powiedziałeś, że ja powiem trochę naokoło, mniej filozoficznie, mniej naukowo, ale no, sama istota, jakby samo jestestwo dla tych osób już jest jakby wejściem w konflikt. Że dwie formy, jakby dwa systemy wartości nie mogą istnieć w ich świecie, bo to jest czysto monoteistyczne, tak? Że jeśli jeden jest dobry i jedyny, to drugi musi być zły z automatu. Nie mogą być dwa systemy, które są różne. Nie, jeśli kierujesz się systemem, który jest jedyny, dany przez Boga i jedyny słuszny, to z automatu drugi jest zły i nieodpowiedni. Tutaj nie ma miejsca na szarości, co staramy się promować. Tak, więc i to jest problem, dokładnie, że samo istnienie jakby jakiegoś innego systemu wartości nie zagraża naszemu, jakby to, że sam coś istnieje, jeśli wchodzi w naszą dziedzinę, to wtedy tak, ale samo istnienie nie jest zagrożeniem, jakby nie jest wchodzenie w nasze kompetencje, tak samo śluby par homoseksualnych nie zagrażają zwykłym heteroseksualnym ślubom, bo po prostu są obok, nie są zamiast czegoś, nie wprowadzamy zamiast nakazu. Nie mów zwykłe. Nie mów zwykłym. Tradycyjne, heteroseksualne. No, tak. Wiem, nie, jak najbardziej. No, to był skrót myślowy, ale... Tak. Musimy się tak, nie, jak najbardziej. No, język kreuje rzeczywistość, więc jeśli chcemy, żeby ta rzeczywistość się zmieniła, musimy też zwracać uwagę na nasz język. No. Więc tak. No ale widzisz, to narzucanie swojego poglądu, narzucanie swojego zdania, jak patrzymy na Kościół katolicki w Polsce, to jednak będę obstawał przy tym, że jest to sekta. Bo co prawda, ci wierni, nie wiem, może niewierni, no bo nie wszyscy, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, nie chcę obrażać katolików i ich wiary, ale myślę sobie tak, że to, co się wyczynia, chociażby z Trybunałem w tym momencie, z tymi orzeczeniami bijącymi w kobiety, z wchodzeniem po prostu z butami w ich życie, w najintymniejszą tak naprawdę sferę życia ludzkiego, jaką jest rozrodczość, jaką jest zdrowie prokreacyjne, wpływanie na in vitro i tak dalej, bo Kościółek tak chce, za przeproszeniem, dla mnie się to nie różni. Nie różni się to, mówię szczerze, bo dzisiaj mam taki dzień, że nie będę się hamował, więc powiem szczerze, dla mnie się to nie różni od wysadzania się w metrze. Dla mnie się to nie różni, bo to jest też bycie na świętej kurwa wojnie, przepraszam, ale już dzisiaj nie wytrzymałem. To jest to samo. To jest po prostu to samo. Umówmy się, no to jest jakiś fundamentalizm, każdy fundamentalizm jest groźny, jest toksyczny, jest... Dlatego mi się wydaje, że to jakby powiedziałeś o sekcie, to mi się bardziej wydaje, że chodziło ci o ten radykalizm właśnie, że tutaj jakby to jest to jakby kluczowe, no ale niestety religie monoteistyczne mają taką skłonność, no, do radykalizacji i do takiej manichejskiego wręcz postrzegania rzeczywistości. No. Czarno-białe, dobro, zło, dziękuję, do widzenia. No i ja się nie zgadzam na takie społeczeństwo, dlatego protestuję jak mogę, staram się to zmieniać, zaczynając od siebie poprzez społeczne nieposłuszeństwo i tak dalej. Więc no, tutaj się całkowicie z tym zgodzę. No, ciężko jakby się nie zgodzić. No i trzeba działać. No. Trzeba działać. Słuchaj, robić kawał dobrej roboty, którą mi się wydaje, że robimy. No, przynajmniej się staramy. Tak. Słuchaj, ja chciałbym tylko powiedzieć, a propos, bo zaczęliśmy dzisiaj tak strasznie poważnie, mi się wydaje, że jeśli chciałbyś za tydzień albo dwa ze mną porozmawiać, to widzę, że ktoś schodzi z tyłu.
przepraszam najmocniej. Moglibyśmy o kinie porozmawiać, co ty na to? Rola drugoplanowa, nie wiem kto był w tle. A moja mama. Mama ma dzisiaj rolę drugoplanową, po prostu oscarową, tak, w naszym programie. Słuchaj, bardzo dobry pomysł. Możemy się spotkać na kinomaniakowanie, żeby było trochę lżej. Tak, mi się wydaje, że to, bo się obaj nakręcamy. A... Tak, jak najbardziej. Myślę, że tak, Kosmaty Wilk wysyła okejkę, tylko nie wiem na co, bo może na mój tak zwany rikcz, a może na filmy. A Małpiak pozdrawia twoją mamę, więc teraz będziesz musiał ją pozdrowić. Tak, pozdrowię tutaj, bo tak, moja rodzina jeszcze nie przystosowała się do tego, że właśnie, jak jeszcze widzieliście państwo, tak, jeszcze nie przyzwyczaili się do tego, że jakby teraz na komputerze pracuje. Tak, mam jeszcze psa, bo u mnie jest tak. To jest, pies nazywa się Leon. Leo? Leon. Leon. A ja mam już jakieś kłopoty ze słuchem. Dobrze, to Leona też pozdrawiamy. Proszę potem go trochę poczochraj ode mnie. O, jak najbardziej. On lubi, jak się go czochra i czesze, także... Dobrze, to ja przekazuję ukłony dla mamy i uczochrania dla psa, poczochrania dla psa. Super, dzięki wielkie. Dziękuję państwu za możliwość tego wypowiedzenia, mimo problemów technicznych na początku. No już teraz jakby wiem, co... Tak, już wiem, jaki błąd popełniłem, także teraz już będzie wszystko w następnym razem w porządku. No dobrze, słuchaj. Wiem, że musisz już lecieć, bo tak, masz jeszcze na głowie Wojtka Szota. Ciekawy program się zapowiada. Karolina Korwin-Piotrowska to jest cudowny gość, bardzo fajna babka, więc mi się wydaje, że będzie to bardzo fajny program. Nie mogę się doczekać osobiście. Ja jestem też bardzo ciekaw. Dobra, widzę, że już pani Karolina jest, także znika. Dobrze, leć. Dobrze, więc Piotr nas opuścił i zostawił nas tutaj sam na sam, tête à tête, vis-à-vis, ekran w ekran. I cóż, pani Barbara pisze bardzo, bardzo chętnie o filmach. Dobrze, to jeszcze podpowiem tak, podpowiem mail do siebie k.wawrzyniak@resetobywatelski.pl. Powtórzę jeszcze raz, będę wdzięczny, bo Piotrek jest teraz zajęty, więc może wam nie wyświetlić. Więc powtórzę jeszcze raz, k.wawrzyniak@resetobywatelski.pl. Poproszę, żeby ktoś go wrzucił teraz na czat. Nie, te kamery są tutaj w tym StreamYardzie szalone. Poproszę, żebyście wrzucili na czat mój mail. A czemu? Czekamy też na propozycje filmów, o czym chcielibyście pogadać i na przykład w jakimś kontekście to my z Piotrem sobie coś tutaj obejrzymy i pogadamy wtedy z wami. Marek Jurkiewicz pisze, zaproście panią Karolinę na rozmowę o filmach. No, może się kiedyś uda. Ja jestem bardzo ciekaw rozmowy Wojtka Szota z panią Karoliną Korwin-Piotrowską. O! Reset pisze, nominacje do Złotych Globów. No to już chyba jest pozamiatane w takim razie, to już jest pozamiatane. O tym będziemy prawdopodobnie w takim razie rozmawiać. I cóż, miło było się z wami widzieć, jak zwykle, jak co tydzień, ale już nasze spotkanie dobiega powoli do końca. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. Dziękuję za wasze wsparcie, bo bez was tego medium no nie uda się stworzyć po prostu. Tylko dzięki wam może się udać. Także działajmy wspólnie. Wspierajcie Reset Obywatelski i działajmy dalej. Obywatelujmy. Po prostu. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Reset Obywatelski.